Dzień dobry, dzisiaj jest sobota. Zaraz będziemy testować moją nową zabawkę. Parrot Bebop 2. Tak, żona mi go kupiła. To znaczy ja go najpierw kupiłem, potem zrezygnowałem, a potem żona stwierdziła, że jestem tak wspaniałym mężem i tak zasługuję na wszystko, co na świecie jest najlepsze. Mówisz i czekasz na moją reakcję, co? No nawet kamerę w twą stronę skierowałem, żebyś stwierdziła, że tak właśnie jest. Tak, właśnie jest. Także idziemy się bawić. Potem wam zrobię może filmik, co i jak, czy warto, czy jak to jest i dlaczego, i co, i po co. Unboxingu nie zrobię, bo zrobiliśmy już. Nie wiedziałem, że to przyjdzie, odpakowałem tak czy tak. Dobra, jakieś półtora godziny temu żona powiedziała, że za dwie minuty będzie gotowa. Półtora godziny temu, więc jest gotowa, idziemy latać. Pa. Zobaczcie, jak ktoś pięknie swoją grupę tutaj wspiera. Mało już takich widoków niestety w Anglii. Pokaż zabawkę. Pokaż, Usiek. Dzień dobry, bo ja się z wami nie witałam. No wieje, wiatr wieje. Mam nadzieję, że ci tego drona gdzieś nie wywieje, bo się zdenerwuje. No ja też, kupa kasy. Dzisiaj na ustach, kochani, mam znowu Maybelline. Tym razem w kolor pionie. Zobaczymy, jak on się będzie sprawował, bo ponoć on się szybko zjada w środku. A przy takim kolorze byłoby to chyba niefajne, powiem wam szczerze. Gorąco, kolejny dzień gorący. Powiem wam, że dzień w dzień używam filtrów na twarzy i widać to strasznie. Strasznie mi wysypało, no ale wolę troszeczkę się filtrować niż nie, chociaż ponoć filtry niezdrowe, wiem. I Radosław dzisiaj ma wolne, także tak jak mówiłam, wyszliśmy się pobawić jego dronem, jego nową zabawką. A później spędzimy, ty wreszcie chyba się dzisiaj wykąpiesz, mam nadzieję, co? Ja się kąpię, kochanie, codziennie. W basenie. W basenie, tak. Zaczynamy. Bo jeszcze, dobra, muszę was odwrócić, bo no przecież muszę udokumentować wszystko, jak on robi, no inaczej, no jak? No jakby można było, nie? Czekajcie. A czekaj, cofnij tam. O, ale masz piękną tapetę. Nie, tam tapetę. Tapeta nie jest ważna. Włączyła mi się od razu aplikacja. Nie, tutaj mało co widać w sumku. Take off. Take off. Nie, uderzy mnie? Nie. O Jezus Maria. Wow, ale wiecie co? Tutaj normalnie widać, jakby te skrzydełka bardzo powoli chodziły, a one są w takim jednym tym. No czekaj, ja chcę zobaczyć, żeby on pokazał nas. Hello! Hello! Radek bardzo, bardzo długo na to chorował. Taka zabawka, wiecie, zbędna, ale on cały czas, jak będziemy gdzieś jechać, jakie to będzie piękne w filmach. I już wam mówiłam, że te filmy to są też dla nas taką, głównie dla nas, taką pamiątką z rzeczy właśnie, z wyjazdów. O Jezu, wieje teraz bardzo. Z rzeczy, z wyjazdów, także... Dobra, niech będzie. Chociaż w sumie wiecie co, ja na swoje rzeczy więcej wydaję niż Radek na cokolwiek, także mówię... Niech ma, zawsze płacze, że ja mu nie kupuję żadnych prezentów. Ogólnie już ostatnio wam mówiłam, że coraz więcej was przybywa i że wszystkich serdecznie witam. A jeszcze serdecznie witam wszystkich panów, bo was tylu się tutaj nagle pojawiło i tylu was komentuje, że normalnie jestem w szoku. No ale cieszę się bardzo. I coś jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, chciałam powiedzieć, żebyście pamiętali o lubisiach. I powiem wam, że powiedziałam to tylko dlatego, że zauważyłam, że jak to powiem, jak poproszę, to film ma dużo więcej lubisiów. Także kochani, lubi się? Lubi się mi się, czy nie lubi się mi się? Mieliśmy wziąć psy, ale nie ma szans, za gorąco jest. Borysław co chwilę tylko wyjdzie i zaraz wraca. Patrzcie, ile ostu? Oset? To się nazywa? Oset. To z tego się później robią dziady? Tak. O Jezu, nienawidziłam dziadów. Za gówniarza. Wychodziłyśmy na dwór, a później dziady wszędzie, we włosach i wszędzie. Nie jest to, kochani, na moje nerwy, bo Radzio jest tu, a dron jest tam. Znalazł! Aż ptaki wylatują. Prawie ma. Podrapany jesteś? Co? Podrapany jesteś? Daj mi spokój. Chciał, to ma. Co? W flip-flopkach po drzewach chodzić. Krew ci leci. Wiem, zewsząd. No to puszczaj jeszcze, tutaj nad drzewkami popuszczaj trochę. Chciałem, żeby bumeranga zrobił. Ale wiesz, że takimi rzeczami się nie lata tam, gdzie jest zadrzewienie. Chodź, idziemy zaraz do domu i na Indian. Halo!
Słyszysz, co powiedziałam? Nie mogę kłócać z nogą, zapomniałam. Ale nawet się nie ucieszyłeś, jak powiedziałam, że idziemy do Champis. Zmęczyłeś się. Ja pierdzielę. No dobrze, cały jesteś odrapany, to od rapulcu ty. Oj. Co oj? Nie pitol. Nie pitol. Lecimy. Tak, lecimy. Jeszcze będziesz latał, naprawdę. No to z tej strony. Jezus, nie wstanę teraz. A jeszcze odnośnie mojej nogi powiem wam, że jak wstaję rano, wydaje się, że jest okej. Troszeczkę, chwileczkę pochodzę i znowu mi śnieje. I właśnie śnieje mi w tym miejscu, co mi lekarz powiedział, że mam złamaną. Prawdopodobnie, bo wiecie, nie zrobiłam zdjęcia. Boję się tego bzyczka. Także tak, i boli mnie każdy, jak chodzę już jest lepiej, ale jak na zewnątrz dotknę kołdrą, czy w ogóle cokolwiek, Boże, jaki ból. Psy to nie mogą się do mnie zbliżać, jak albo siedzę, albo idę, no bo się boję, że mi stąpną na tą stopę, także powiem wam, że jest masakra. A w środę wracam już do pracy, znaczy zobaczymy, czy dam radę włożyć buty, bo my musimy mieć u siebie safety shoes, takie wiecie, z twardym noskiem. Jeżeli nie będę mogła ich założyć, to po prostu ich nie założę. Mało tego, w środę mam interview, czyli taką rozmowę, bo chcę tam o inną pozycję zaaplikować. I nie wiem, czy będę mogła jakiekolwiek buty założyć. Na pewno wiem, że buty na obcasie odpadną, a chciałam założyć te niskie, te swoje nudziakowe, co miałam na weselu. No ale nie ma szans, nie ma szans, także nie wiem, czy nie wyląduję w Birkenstockach, mówiąc po polsku, bo nie wiem, jak się tą nazwę wymawia i nie będę cudowała. Ja mówię tak, jak jest napisane, czyli Birkenstocki. I szkoda mi, że psy zostały, no ale jest za gorąco, żeby je teraz zabierać na dwór. Niestety, jest 27 stopni, ja nie będę psów. To jest niezdrowo. Także pamiętajcie, uważajcie, psy w takiej temperaturze najlepiej, żeby siedziały w domu. Sami zauważcie, jeżeli mają psy dostęp do domu, ogrodu, wiecie, o co chodzi? To co chwilę wracają do domu. Mój posiedzi 5 minut na dworze, wraca na godzinę do domu. 5 minut na dworze, na godzinę do domu. I jest taki zdyszany i tak mi jest jego strasznie szkoda, bo Luna przeważnie siedzi w domu, ale Borys jest ciepłolubny, także on sobie jeszcze wychodzi na dwór. A kilka słów do mikrofonu po próbie generalnej. Tak, pół godziny latania. Naprawdę super frajda. Jestem cały podarty. Jak ty wyglądasz? Jakby ciebie jakaś kocica drapała. Jak będziesz potem pytała, jak wracam od kochanki, jak mnie podrapie, to powiem, że latałem dronem. To jest, szanowni panowie, zdradzający swoje żony, to jest opcja. Kupcie sobie drona i wtedy kochanka może robić z wami co chce. Radek! Ale tak na poważnie, zabawka świetna. Coś wam muszę powiedzieć, bo ostatnio puściłam vloga z moją szafką, która okazała się pod spodem brudna. I powiem wam, że przeżyłam szok, ale myślałam, że skoro ja zawsze łapię tutaj, po czym widzicie, że jest wytarte wszystko, to mój Radosław, który jest wyższy, też zawsze łapie tutaj. Okazało się, że Radosław otwiera szafki tak. I zawsze, jak wiecie, jak myję, to tylko tak o, wycieram lekko, no bo co tam może się dziać? Tutaj nic nie ma, ani kuchenki, ani nic. Jak to zaczęłam na filmie... Nie powiem jaki wstyd. Nie powiem jaki wstyd. Śliczna! Śliczna jest. Ale ząbki wybiera. Ja ogólnie mam białe zęby, tak myślę. Ale ta też bardzo ładnie wybija, pokazuje tą biel. Jest bardzo dużo, wiecie co, na przykład Russian Red z Maca. Dużo osób mówiło, że ona jest idealna dla każdego, że pięknie wybiela zęby, znaczy wybija biel z ząbków. A mi niestety ona zupełnie nie pasowała i właśnie moje zęby przy niej się wydawały żółte. Są dwie pomadki tylko, przy których moje zęby wyglądały żółte, właśnie nią jest MAC Russian Red i jest nią też, była taka pomadka, kiedyś wam pokazywałam, Primark wypuścił, nie, to nie Primark, to NYX, NYX Lingerie, ona taka jest szarawo-fioletowa czy coś w tym stylu i Boże, moje zęby centralnie wyglądały jak, dobra, to jest złote, ale jak takie, tylko nie błyszczące. To była jedna wielka porażka. Zaczęłam to i się przeraziłam i od razu ją oddałam dalej. Kuźba, tyłek sobie poparzyłam, jak wsiadłam do auta. Już działa klima? Już włączyłeś się? Ja zaczęłam zakręconą tutaj. Dzisiaj sobota, także dzisiaj dzień kota. Tak ostatnio zauważyliśmy, że co piątek jeździmy do Champis. Teraz w tygodniu to tak mnie trochę odzwyczajasz, bo kiedyś jeździliśmy dwa razy w tygodniu. Nie, kochanie, nie, nigdy. Zdarzało się. Raz się chyba zdarzyło, że byliśmy dwa razy, ale tak to nie. Ale powiem wam, bardzo mi szkoda dnia. Nie chcę też gotować, bez sensu stać w domu i gotować. Już myślałam, żeby zamówić jakiegoś takeawaya, ale jeżeli takeaway, no to ja głównie pizzę, chińszczyzna, to różne może wyjść, wiecie o co chodzi. A tak pojemy, pojedziemy, szybko zjemy to, co
wiemy, że lubimy, że będzie pyszne. I wracamy do basenu. Czuły pierwszy raz dzisiaj będzie kotek. 28 stopni jest. Ale właśnie dobrze, bo jest 13.30, także wrócimy gdzieś tak 14.30. No to już to słońce, no nie, dalej będzie bardzo silne słońce. Będziemy w wodzie, ten słońce nie będzie widać. Ale to chodzi o to, że jest bardzo silne, bardzo niezdrowe. No niby od 15, od 16 dopiero się powinno być na słońcu. To ale... trzeba jeszcze piwko kupić. Piwko i woda? No, piwko lubi pływać. Piwko lubi pływać, ale ja będę już ci od razu mówię, że ja chcę na materacu pływać, także nie wiem, albo sobie kupisz drugi materac, bo te koło nie jest za wygodne. Dobra. Koło jest fajne na fale. Będę potąd siedział w wodzie, albo wezmę słomkę i będę siedział potąd. Będę słomką oddychał. Się tak chce wody, że nie masz pojęcia. O Jezu, mi też. No a mamy teraz 3 dni wolnego, możemy pojechać. Dobrze, że zepsułem ten basen. Tamten? No, a gdzie ten? Gdzie chcesz pojechać? Plaży gdzieś no, na nie wiem, no przecież mamy jeszcze mamy dużo wolne. Ja mam jeszcze wolne do środy. Dzisiaj jest sobota, tak? Jeżeli niedziela, poniedziałek, wtorek mamy razem. Nie, niedziela, poniedziałek, dzisiaj masz pierwszy dzień wolny, tak? Czyli niedziela, poniedziałek mamy wolny razem. Może poniedziałek pojedziemy, jak nie będzie ludzi. Poniedziałek rano pojedziemy. I zobaczymy, się pewnie skończy tak, że nigdzie nie pojedziemy, bo nie będziemy chcieli nie, no, w aucie tyle czasu spędzać. Raczej nie, no to, bo będzie, wiesz, będzie ciekawie, ale poniedziałek jak najbardziej. Wiem, wiecie co, jesteśmy w Champions, jak zresztą widać i właśnie rozmawiam na temat tych planterów, bo normalnie one kosztują takiej wielkości, około 160, myślę, funtów, a zobaczcie jak to jest prosto zrobione. Tutaj widzę, że też sami robili, w środek tylko... Merlin, miałam moment Merlin Monroe, ale spoko wygląda. Słodkie frytki, ale smażone na oleju, muszę wam powiedzieć, że są wybitnie pyszne. Właśnie zjedliśmy i powiem wam, co zleciało nam... Nie wiem, co to było, ale właśnie zjedliśmy. Zeszły nam 2 godziny, masakra, jest 15.20, no ale teraz jest... 45 minut czekaliśmy na ten, no, 40 ale zawsze się pojechaliśmy, bo oni nic mieli gotowe tak naprawdę. No ale w każdym razie zdecydowaliśmy, że jedziemy zobaczyć, może będzie jakiś basen mały dla piesku, bo ten niestety jest za głęboki, także nie ma szans, żebyśmy ich do tego dawali. Zobaczymy za basenem i coś jeszcze chcieliśmy zobaczyć. Basen, piłkę i może ten stopień znajdziemy w pracy, bo ja nigdzie go nie znalazłem. Ten podest na sofę dla Boryska. Boże, patrzę na tego mojego Boryska i tak mi żal, no ale... Jest zdrowy, jest okej. Okay. Nie ma zażałować to, że się starzeje, każdy z nas się starzeje. Jest dziadziusz, już zaczyna już tak powolnie wszystko, już tak ten... Chyba, że się bawi, nie? Jak się bawi, to jak... Jak się bawi, to jak nastolatek. Jak szczeniaczek nastolatek. Już znowu głos gubię. Nie jestem w pracy, nie gadam dużo i gubię głos. No mnie dużo gadasz. Nie, nie gadam właśnie dużo. Tak nie Lekarz w ogóle, chcę zmniejszyć czemu bardzo wiele, lekarz w ogóle powiedział, że jeżeli mój głos cały czas tak się będzie utrzymywał, to mam wrócić do niego i zrobić prześwietlenie gdzieś tutaj, o. Wszystkiego. No, jeszcze tydzień nie minął, także zobaczymy, mam 4 tygodnie brać te... Ale kiedy to wczoraj nie kaszałaś, tylko dopiero rano? Rano teraz kaszę, no teraz wieczorem przychodzi i rano kaszę, nie, coś pyli, no coś jest tutaj nie tak z tym pyleniem, ale on powiedział, że ten kaszel to wiesz, kaszel, nie? Ale to, że gubię głos jego niepokoi. Także, znaczy gubię, no o. Dzieje się. No właśnie tak przedtem myślałam, że jak jestem w pracy, no i jak czasami mam po 40 dziewczyn. Ale też to... mi się wydaje, że ty masz jakiegoś wirusa czy coś, bo dałaś mi buzi raz i ja od razu zachorowałem. Raz ci buzi dałam. Ostatni raz jak byłem chory 2 lata temu, to też mi wtedy buzi dałaś. Czyli daję ci buzi raz na 2 lata. Tak porządnie. To musimy zmniejszyć tą częstotliwość, no raz na kilka. Zwiększyć, jak będę częściej chorował, to się uodpornił. Tak. System immunologiczny wzmocni. Jezu, jaki bull terrier tam piękny szedł! To jest, wiecie, to jest bull terrier z garbatym nosem. Jakaś odżywka dla kwiatów i ta marka Miracle Go jest naprawdę, naprawdę dobra, także będzie ta. I gdzieś szukamy właśnie tego basenu, ale chyba tutaj Radosław mówił, ale tu nie ma, no gdzie, co on? Nie, tutaj nie, kochanie. Patrzcie, kochani, znalazłam takie naturalne półki, za którymi szukałam. I to jest prawdziwe drewno. I chyba wezmę. Zobaczcie, jaka cena, 5 funtów. I one mają te właśnie nóżki. One są teraz takie, że tak powiem, w modzie, ale ja już na nie bardzo, bardzo długo choruję. Także teraz tylko się zastanawiam, ile ich wziąć. Weszliśmy do Home Bargains, bo tam niestety nie ma basenów. A to zobaczcie, zamykają. W szoku jestem, chociaż w sumie nie, bo bardzo rzadko sami tutaj chodzimy, także nic takiego strasznego. Jak?
mokry. Lepiej na materacu niż na donacie, nie? Można się położyć. To już naprawdę lenistwo zupełne. Ale większa, duża różnica, nie? Między jak tym a ostatnim. Jeśli byś poszła i kurczaka mi upiekła, to już by było... Dopiero zjadłeś. To by było all inclusive. Dopiero... Na wakacjach też wiesz, się żre. Ale zobacz, ile tego z tego drzewa leci. Leci. Trzeba kupić. Kuwerkę, no nie, muszę kupić. Ale wysoko leci. Tam bym dronem nie doleciał. A, nawet nie widać go w kamerze. O, widać tam hen. I co, piesek ten? Chciałby pływać jeszcze? Borys, chodź do basenu. No chodź. Chodź. Pływamy? Chodź. No chodź tu. Ja już popływałem, teraz ty pływaj. Od razu go ochłodziło. Szoku dostał termicznego. Jakby szoku dostał, to już by nie oddychał. Ten kocek ich fruwa wszędzie. Co robisz, Golasku? Próbuję tu rozpałętać. W promocji mówiłam wam, czy nie? 5,60 kosztowały w tym Home Bargains, bo zamykałam sklep. I tak myślę, żeby gdzieś się tam powiesić. Chciałabym nad basenem, no ale nad basenem musiałabym mieć takie pale, żeby tak było, wiecie. Ale tam nie da rady. Jedziemy na małe zakupy i się w ogóle dowiedziałam, bo jak wiecie... Co pił? Outlander pił. Aha, auto pił. I dobrze, że mi Ilona dała znać, się dowiedziałam, że mamy 20% w TK Maxie zniżki, także jedziemy, może coś znajdę. Także jedziemy, może coś znajdę, bo spodnie, wiecie co, chciałabym sobie kupić jakieś takie spodnie lniane albo coś w tym stylu, takie materiałowe. Kochani, byliśmy na zakupach w Lidl, także wam pokażę, co innego kupiliśmy w Lidlu, no bo Lidl jest... Lidl jest tani. Inny niż to, co zawsze robimy. Wzięłam na spróbowanie bezglutenową pastę. Później papryka czerwona w słoiku. Jak widzicie, coś mi naszło na soki, ale będę je sobie rozrabiała z wodą. Tu jest żurawina, pomarańcz i jabłko. Kolorowe winogrona, mięta do wody, jabłka gala. Bardzo, bardzo uwielbiam jabłka gala. W Lidlu właśnie jest często ten chlebek taki, on się jakoś to jest niby niemiecki, tak? Baking German, to jest nawet napisane. To nie jest pumpernickel. A właśnie Radek mi pokazał, jak się... Kiedyś miałam z którymś z was, pisałam, że te okna można jakoś otworzyć. Zobaczcie, można je otworzyć. Dopiero mi właśnie Radek pokazał. Także dobrze, umyję, bo są... Takie. Myłem przecież. No właśnie, dlatego, że myłeś, to muszę umyć. Sałata. Ogóreczki takie maleńkie. Takie ci, tyci, tyci. Ogóreczki takie pokrojone. Chyba jakieś mieliśmy, one smaczne były, nie? Później ketchup, bo się skończył ketchup Heinza. Jakieś piwko Radek wziął na spróbowanie. To jest lidlowskie chyba piwo, tak, Radzio? To dla Lidla robione? Nie. No nie wiem, ale takie... Tak, dla Lidla robione. Także wziął dwa na spróbowanie. Buraki. Tu Radkowi się do ręki mówi, że wziął jedną, a przekleiło się cztery czekolady. Dobra, ta czekolada jest Lidla z dużymi orzechami, naprawdę smaczna. Ja lubię czekolady, ja tylko orzechy wyżeram. Ty tylko, no to ja też tak właśnie przeważnie robię. Sos sweet chili już bardzo długo nie mieliśmy, nie? Dwie cukinie, oliwki. Tutaj, moi drodzy, wzięliśmy, bo nie było w Aldiku, nie było w Lidlu Magnum. No to coś, to chyba taka podróbka jest Magnum. Tutaj jest podwójna czekolada o smaku orzechowym, lody. I podwójna czekolada o smaku kokosowym. Nie jadłam jeszcze tych z Lidla lodu, zobaczymy. I ja wzięłam też te takie lodowe, no bo one mają bardzo mało kalorii i są najlepsze. Oliwki pokazywałam, paprykę, na jutro chcę do sałatki. Dwa opakowania nektarynek. Serek Camembert, tutaj takie zielone pudełko, czarne oliwki? Tak, jak moja dusza. Jak twoja dusza. A można było wziąć te oliwki, nie było takich świeżych? Nie. Nie? No to dobra. Rzodkiewka, tak długo, ja teraz chyba taką długą właśnie zasiałam, także zobaczymy. Dwa opakowania. Dwa opakowania tych pomidorków kolorowych, bardzo, bardzo je lubię, także spoko. Limonka do wody, halloumi z chili. Długo nie jadłam. Luzem było zrobione... Luzem. Luzem można było kupić czereśnie. Nawet tanio wyszło. 5 funtów za kilogram chyba było, czy coś w tym stylu, ale smaczne. Naprawdę, znaczy smaczne. Dużo, ale trzeba było przebierać. To chciałam powiedzieć. Dlaczego powiedziałam smaczne, to nie wiem. Takie bułki o niskim indeksie glikemicznym. Tak było napisane. I zobaczcie, co znalazłam. Jest ten jogurt, no to Radosław będzie wsuwał, a tutaj kokosowy to ja na pewno będę wsuwała. Taka kawa do wypicia. Chlebek ten mój taki, co zawsze. Takie chrupki, jak kiedyś u nas były bingo. Radosław mówi, że to takie jak bingo. Także zobaczymy, czy to takie jak bingo, faktycznie. Wzięłam jakieś, były czerwone jabłka organiczne, jest napisane.
To zobaczymy, co to za jabłka organiczne. Pieczary. I pierwszy raz Radosław wziął takie mięso, które już jest przyprawione. Tutaj mamy steki, bo jutro mamy gości na grilla. Tutaj mamy pork belly, czyli boczek. I tutaj jakieś takie przeprawione. Jerk chicken. Jamaica man. Jamaica man. Karaibian. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie Wam smakowało. Jerk chicken. Nigdy takich nie kupujesz. Ale nie będziesz miał przynajmniej roboty. I takie zakupy i to kosztowało... Nie, bez tego. To tutaj nie było kupione. To kosztowało ile? 59 funtów. 59 funtów. Wydaje się, że drożej niż Aldi. Ale też dużo kupiliśmy. Ale jakoś nie przekonujemy ten sklep cały czas. No bo byliśmy tutaj w tym. Dobra, kończę, chowam lody i idę, bo Radek z psami stoją na dworze, także idę. No co robisz, dziku? Co dziku robi? No to idziemy nagrać. Tylko, że wam pokazuje dużo jaśniej, jak ten. Jak te lampki naprawdę świecą. Tamte się ładnie świecą. Tamte się ledwo świecą. No. Tak, tak wygląda mój basen nocą.